A więc witam was wszystkich obecnych i nieobecnych. Jest czas, kiedy Pan tworzy swoją armię i to nie jest, że coś człowiek może uczynić swoją siłą. Słowo Boże mówi, że nie dzięki mocy, ani dzięki sile, ale dzięki mojemu duchowi to się stanie. I tak wiele razy ludzie myśląc po ludzku, myślą, że coś mogą swoją siłą dołożyć do tego, co Bóg czyni. Ale wiecie, jak Bóg coś czyni, to jest tak, że Słowo Boże mówi przy powieściach, że błogosławieństwo Pana ubogaca nas, a nasz własny wysiłek nic do tego nie dodaje. I to jest drugie miejsce, gdzie Słowo Boże mówi, że nie dzięki mocy, ani dzięki sile Twojej, ale dzięki mojemu duchowi. I dzisiaj ja chciałbym mówić o sercu człowieka. Chciałbym też mówić o tym, jak to serce człowieka jest zwodzone. Chciałbym mówić o tym, kto je zwodzi, w jaki sposób je zwodzi i jakie konsekwencje ma zwiedzenie, kiedy nasze serce jest zwiedzione. Też chciałem wspomnieć o relacjach, chciałem wspomnieć o tym, że dlatego, że miałem to od Pana słowo, może mówi w Marka 5, rozdział 5 i werset 36, kiedy Jezus szedł do Jaira, żeby wskrzesić jego córeczkę z martwych, to znaczy ona była bardzo chora, nie była jeszcze wtedy martwa. I kiedy przyszli słudzy Jaira po drodze Jezus zatrzymał się, uzdrowił, bo kobieta go dotknęła, która była chora na krwotok i moc Jezusa wyszła. Kiedy dotknęła jego szaty, wyszła moc Jezusa, Duch, który mieszkał w Jezusie, tak jak mieszka w nas. Przez wiarę ta kobieta mówi, tylko go dotknę, ta moc wyszła z Jezusa. Jezus mówi, kto mnie dotknął? No i zaczął rozmawiać z tą kobietą. A Jair śpieszył się, bo jego córeczka była bardzo chora. No i potem, po tej rozmowie z tą kobietą, słudzy przyszli Jaira do jego, dotarli. Jezus usłyszał, jak oni mówią do Jaira. Nie truć nauczyciela, twoja córeczka już nie żyje. Ale Jezus powiedział tam takie słowa. Jezus powiedział, nie bój się, tylko wierz. W obliczu śmierci, kiedy on usłyszał, że jego dziecko nie żyje, Jezus powiedział, nie bój się, tylko wierz. Kiedy wchodzimy w jakieś sytuacje, Jezus do nas mówi, nie bój się, tylko wierz. Ale mówisz, Panie, to już jest martwe. Ale Jezus mówi, nie bój się, że jest martwe, tylko wierz. I w naszym życiu są różne sytuacje, kiedy naprawdę sytuacja wygląda, że jest martwa, że już nic z tego nie da rady zrobić. Ale Jezus mówi, nie bój się, tylko wierz. Bo my przychodzimy do Jezusa tak jak Jair. On przyszedł do Jezusa. I Jair powiedział do Jezusa, że przyszedł i uzdrowił jego dziewczynkę. I tak wyglądało, jakby Jezus spóźnił się. Ale i ona zmarła. Ale Jezus mówi, nie bój się. Ja mam rękę nad wszystkim. Ja władam nad wszystkim. Tylko wierz. Tylko wierz. A twoje dzieci będą zbawione. Tylko wierz. A twój kościół będzie pełny. Tylko wierz. A Bóg wypełni ludzi, którzy są w kościele. Swoją obecnością. Wypełni się w domu. Wypełni się na ulicy. Wypełni się. Wszędzie będziesz błogosławiony. Co znaczy błogosławiony? Obficie wypełniony wszystkim. Błogosławiony w polu, błogosławiony na łące, na drodze, po drodze, w robocie, wszędzie. Błogosławieństwo Pana obogaca nas. Własny wysiłek nic do tego nie dodaje. I Jezus mówi, nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Tylko wierz. Jeżeli możesz uwierzyć w coś, że Jezus może to zrobić, On zrobi to dla Ciebie. Jeżeli możesz uwierzyć, to Słowo jest właśnie dla nas, to Słowo jest od Pana. Żebyśmy chodzili i powtarzali sobie, rozważali w swoim umyśle, który jest duszewny, przeciwnikiem jest
duchowego człowieka, który w nas mieszka. Nasz duszewny człowiek, umysłowy, zmysłowy, przyziemny i demoniczny jest. I jest przeciwieństwem do duchowego człowieka, który zamieszka w nas. Jezus mówi, nie bój się. Dlaczego mówi, nie bój się? Bo strach jest w duszy człowieka. Duszewny człowiek wszystkiego się boi. Ale wiesz, to jest ten drugi człowiek, wewnętrzny człowiek, ukryty człowiek ducha. Duchowy człowiek. I on ma, jest pełny wiary. Kiedy my odrzucimy, nie bój się, wtedy wiara powstaje w nas. Kiedy odrzucimy, nie bój się, wtedy ten człowiek duchowy staje i wiara zaczyna płynąć z niego. Przy powieści 23 i werset 5, przepraszam, 7, mówi tak. Tam jest napisane, tam gdzie chcę pójść jest napisane, jakim jest człowiek w swoim sercu, takim jest. I to jest, jakim jest człowiek w swoim sercu, takim jest w rzeczywistości. Jeżeli zobaczymy, ja mówiłem już, że serce to jest centralne miejsce człowieka, gdzie spotyka się jego człowiek duchowy, duszewny, wszystkie jego problemy, wszystkie jego przekonania, wszystkie jego przeświadczenia. To jest to, co człowiek wierzy. To jest centrum człowieka, to jest człowieka serce. Serce człowieka to jest wewnętrzny cały napęd, cały mechanizm człowieka, to jest serce człowieka. I teraz, żeby pokazać to, idziemy do Rzymian i w Rzymian jest napisane o tym, jak człowiek ma uwierzyć. I tam jest napisane tak. Albowiem, to jest Rzymian 10:10. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Zobaczcie, wewnętrznym człowieku naszym, w tym całym centrum człowieka, tam mówi, że sercem, tym całym centrum naszym wierzymy w to, w Słowo Boże, że Jezus, co Jezus dla nas uczynił. Przedtem pisze tak. W 8 wersecie pisze tak, ale co powiada Pismo, blisko Ciebie jest Słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim. Czyli Słowo, które słyszymy, ono wchodzi do naszego serca. Czyli potrzebuje przejść przez duszewnego człowieka, przez nasz umysł, naszą wolę, nasze uczucia i przejść do wewnętrznego człowieka, do człowieka, ukrytego człowieka z serca. Teraz serce to jest... Wewnętrzny człowiek serca to jest ten człowiek, który jest mocniejszy tak naprawdę. I dalej mówi tak. Słowo jest w ustach Twoich i w sercu Twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że jesteś Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Ja słyszałem, że duch człowieka i serce są to słowa naprzemienne. Ale na przykład są wersety, które podają, że tak jak mówi apostoł Jan, mówi, że jeżeli nie oskarża nas serce nasze, możemy stanąć przed Bogiem, wszystko jego otrzymamy, o co poprosimy, ale tam mówi też, że jeżeli by oskarżało nasze serce nas, to Bóg jest większy niż nasze serce. A my wiemy, że duch człowieka nowonarodzony nie może nas oskarżać. Dlatego, że Duch Święty nikogo nie oskarża. Ten, który z Boga się narodził, jest taki sam jak Bóg. Nie może nas oskarżać Boży Duch. Dlatego, że to nie jest Jego charakter, to nie jest Jego osobowość, aby oskarżać nas. Teraz chciałem przejść do... Jeszcze jest kilka innych wersetów odnośnie serca. Na przykład mówi o składaniu, o dawaniu dziesięcin i ofiar Bogu i mówi, że tak jak każdy postanowił w swoim sercu, nie z przymusu, ale jak postanowił w swoim sercu, tak niech uczyni. W innym miejscu pisze, gdzie mówi o narzeczeństwie, mówi, że żeby się żenić czy nie żenić i słowo mówi, że
Tak jak ktoś postanowił w swoim sercu, że chce być nieżonaty, to tak niech uczyni, jak postanowił w swoim sercu. Zobaczcie, ciągle pojawia się to słowo w sercu. Teraz to, co ja chciałem pokazać, że w naszym sercu toczą się wybory, pewne wybory. W naszym sercu toczą się rzeczy, dzieją się rzeczy, które powodują to, że my wybieramy to lub owo. I teraz mam tu takie fajne zestawienie, które słyszałem, i to nie jest moja praca. Mój wkład jest nieduży w tym, co będę mówić tutaj. Ale chciałbym powiedzieć tak, o tym Galacjan, to jest Galacjan 5 i zaczyna się od wersetu 19. I tam jest napisane. Wcześniej w 18 wersecie pisze, a jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. I 19 werset mówi, jawne są zaś uczynki ciała, mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, gnowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tym zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiadałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Tu Słowo Boże mówi o ludziach wierzących, którzy czynią pewne rzeczy i oni Królestwa Bożego nie odziedziczą, dlatego że to czynią. Dalej mówi w 22, że owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, przemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Czyli nie ma żadnego prawa. Jeżeli ktoś ma owoce Ducha, nie podlega żadnemu prawu, dlatego że on w Duchu będąc, chodząc w Duchu, wypełnia to wszystko. I on będąc w Duchu Bożym jest ponad prawem, dlatego że je wypełnia. Jeżeli wypełniamy prawo, jesteśmy ponad nim. A idąc w Duchu, wypełniamy prawo. Wszystkie przykazania streszczają się, jest powiedział, w miłości. A owocem Ducha, pierwszym owocem jest miłość. Miłość jest tym, co Jezus nam zostawił. Miłujcie się i potem wszyscy poznają, że jesteście moi, kiedy miłość wzajemną mieć będziecie. Ja chciałem zwrócić uwagę na uczynki ciała i co to są te uczynki ciała. Ciało w języku polskim jest to ciało, ale w języku greckim jest to sarka. W języku angielskim jest to flesh. Sarka to jest grzeszna, upadła natura człowieka, która ma w sobie mądrość przyziemną, ludzką i demoniczną. I to jest dokładnie ta sama natura, która jest w samym diable, w samym szatanie. I teraz tak, uczynki tej sarki, teraz, żeby sarka, może co mówi słownik na temat słowa sarka, co to znaczy sarka? Sarka znaczy szczerzyć zęby, krwawy kawał mięsa, gryzienie albo mielenie. Czyli sarka to jest, zobaczcie, taki przedstawiony duch tego świata. On szczerzy zęby, on po prostu znęca się po prostu, wiesz, nad, czy gryzie, czy tam mieli, nie wiem, ale sarka to dokładnie jest to określenie. Teraz uczynki ciała to są rzeczy, które nie są oczyszczone krwią Jezusa. W naszym życiu możemy, jak przyjęliśmy Jezusa, przyjęliśmy zbawienie, On jest naszym zbawcą, w tym momencie nasz duch pojednał się z Bogiem i znaliśmy się w naszym duchu, tak jak Jezus był i takim jak Ojciec jest. Dokładnie to się stało. Kiedy przyjęliśmy Jezusa, to się stało. Ale dalej Słowo Boże mówi, że w naszej duszy nie mieszka Duch Boży. Nasza dusza jest walka o naszą duszę, jest bitwa o naszą duszę. Nasza dusza może poddawać się Duchowi Bożemu, gdzie, kiedy podaje się Duchowi Bożemu, wydaje Boże owoce,
a albo duchowi złemu, czyli sarce upadłej natury duchowi, który działa w synach opornych, mówi Słowo Boże. Jeżeli my poddajemy się temu, poddajemy się sarce, to jest ten duch, duch tego świata ciemności. I teraz, dlaczego uczynki ciała? Apostoł Paweł wymienia uczynki ciała. To są uczynki, które potrzeba, żeby krew Jezusa obmyła. I tak, jak przejdziemy dalej, dlaczego te uczynki ciała? Zobaczcie. Diabeł nie ma do nas dostępu. Słowo Boże mówi, nie dajcie diabłu dostępu. Dlaczego mówi, nie dajcie dostępu? Dlatego, że my potrzebujemy dać dostęp do diabła, żeby on mógł mieć coś do nas. Diabeł nie ma do nas dostępu. I teraz, demony, które są rzeczywistością, takie aniołowie, one wchodzą przez uczynki ciała do naszego życia. I teraz uczynki ciała to jest to, co czytałem. Przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwarstwo, czary, wrogość i tak dalej. Przez te uczynki ciała wchodzą do naszego życia demony. Teraz, żeby zrozumieć, jak obronić się przed tym, potrzebujemy zamknąć drzwi dla uczynków ciała. Przestać słuchać uczynków ciała, przestać czynić to, co ciało, czyli sarka, chce. Sarka to jest właśnie to, co mówiłem. To jest upadła natura, która jest w szatanie samym. I teraz tak. Co to jest przeteczeństwo? W greckim języku przeteczeństwo to jest pornia. Pornia znaczy przejść na drugi brzeg o krok za daleko. Są dwa znaczenia tego słowa. I to głosił ktoś, kogo lubimy. Ja po prostu zapożyczyłem to, żebyście nie myśleli, że jestem taki mądry, ale od moim duchu odebrałem, że o tym potrzebuję mówić, żebyśmy zrozumieli, co to jest przeteczeństwo. I teraz tak, przeteczeństwo to jest chęć podobania się wszystkim. I teraz, żeby zrozumieć, o co chodzi, nie? To przetecznica, jaka jest różnica między przetecznicą a oblubienicą? To, że przetecznica chce podobać się wszystkim, a oblubienica chce podobać się jednemu. Na tym polega różnica. Przetecznica duchowo chce być i w świecie, i z Bogiem, a oblubienica chce tylko być z Bogiem. Dlatego na koniec naszego czasu, naszej drogi za Panem, tak jak mówi Słowo Boże, będzie albo oblubienica, albo przetecznica. Nie będzie ludzi w środku. I tak rzeczywiście dzisiaj jest. Teraz dalej. Tak jak powiedziałem, przetecznica chce podobać się wszystkim, oblubienica jednemu. Przetecznica idzie na kompromis. I sprzedaje się. Oblubienica nigdy. Teraz, jeżeli chodzi o duchowe przeteczeństwo, Słowo Boże mówi wielokrotnie w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie, że lud Boży przeteczył. Lud Boży przeteczył z innymi bogami. Lud Boży, kiedy widział innych ludzi, którzy byli z innej religii, z innej wiary, oni starali się z nimi znaleźć ekumenię, starali się z nimi znaleźć jedno. Coś wspólnego. Ale w tym momencie, kiedy oni szukali czegoś wspólnego, ich serca oddalały się od Pana i stawali się nie oblubienicą, ale stawali się przetecznicą. Następnym grzechem, następnym uczynkiem ciała, który daje wejście demonom, to jest nieczystość. Nieczystość to są grzechy nieoczyszczone krwią. Nieczystość to są rzeczy, które wnosimy do naszego życia życie z Bogiem. Kiedy żyjemy z Bogiem, my wnosimy jakieś grzechy do naszego życia. To są rzeczy odnośnie uwielbienia, odnośnie chwały. Następna rzecz. Rozpusta. Rozpusta to ten uczynek ciała. Nie chodzi, tak jak w tych poprzednich, nie chodzi o przeteczeństwo, czy o jakieś seksualne rzeczy, ale tu chodzi o niepowstrzymywanie się od pewnych rzeczy. Czyli rozpusta to jest to, że na przykład jesz i czujesz, że jesteś najedzony, a jesz dalej.
To jest po prostu, jest coś takiego, że nie mam umiaru w tym, co robię. Bo każdy powinien mieć umiar, tak samo jak wstrzemięźliwość, to jest to, że ktoś się zatrzymuje, ale to jest to, bo z Ducha Świętego. A rozpusta to jest coś przeciwnego. Następna rzecz, bałwochwalstwo. Bałwochwalstwo to jest służenie widzialnym rzeczom. Ludzie służą temu, co widzą. I teraz tak, są dwa rodzaje ludzi na ziemi. Są ludzie, którzy są bałwochwalcami, albo są ludźmi, którzy chodzą w wierze. Nie ma innego rodzaju. Albo bałwochwalca, który wierzy w rzeczy widzialne, które widzi, albo ten, który idzie wiarą. I teraz bałwochwalca zazwyczaj musi coś zobaczyć, żeby uwierzyć. Bo jeżeli nic nie widzi, to nie wierzy. Może to być jakiś obrazek, może jakaś to być wizja, a może być nawet jakiś sen. Bałwochwalca musi zobaczyć. Bo on nie idzie wiarą. On potrzebuje coś zobaczyć, żeby uwierzyć. I teraz następna rzecz to są czary. Czary to jest czary znaczy zatruwa. To jest zatruwanie. Ten uczynek ma na celu trucicielstwo duchowe, psychiczne i fizyczne. I teraz czary działają nawet w kościołach, czary działają w rządzie, czary działają w różnych miejscach. Czary to jest coś, że ludzie przez to, co robią, przez to, co mówią, przez to, co nauczają, oni trują ludzi nieprawdą. Trują ludzi kłamstwem. To są czary. Chcą, aby inni poddawali się pod nieprawdziwe rzeczy. To jest zaczarowanie. Następna rzecz to wrogość. Wrogość znaczy nienawiść albo nieprzyjaźń. To znaczy słowo wrogość. Nienawiść albo nieprzyjaźń. A to jest niechęć widzenia na przykład kogoś. Nienawiść i nieprzyjaźń to jest niechęć bycia z kimś, widzenia kogoś i tym podobne. Następną rzeczą jest spór. To jest też uczynek ciała, przez który wchodzą demony do naszego życia. Dlatego, że uczynki ciała są ich naturą. I one, słuchajcie, w świecie duchowym nawet nasze myśli mają zapach. I duchy rozróżniają myśli, rozróżniają zapach, jaki jest nad naszą głową. To, o czym myślimy, to je przyciąga albo je oddala od nas. W rzeczywistości duchowej tak to wygląda. Teraz, spór to jest chęć udowodnienia swojej racji. To można powiedzieć, że to jest upór. Następnym uczynkiem ciała jest zazdrość, to jest żarliwe współzawodniczenie z kimś. To jest współzawodnictwo. Jeżeli ktoś ma ten uczynek ciała i chce sobie zawodniczyć z kimś, ta osoba ma problem. Bo Duch Święty nigdy z nikim nie współzawodniczy. To nie jest jego owoc. To jest owoc upadłej natury szatana. Następną rzeczą jest gniew. Gniew to jest pragnienie, żeby Bóg albo my sami. Gniew to jest pragnienie odpłaty komuś za to, co ktoś zrobił. Tłumaczenie gniewu jest takie. Pragnienie złożenia kogoś w ofierze. Pragnienie, by został ukarany. I teraz gniew Boży też jest i objawi się, ale gniew Boży to jest coś innego. Bóg nie pragnie gniewu, a tu jest właśnie pragnienie, żeby ktoś był karany, pragnienie, żeby ktoś zginął. Takie jest tłumaczenie gniewu. My wiemy, że Boży gniew polega na tym, że to też jest gniew, ale nie jest w ogóle z innego ducha płynący gniew. Jest w ogóle inny. Teraz następna rzecz.
To są knowania. Knowania to intrygi, podstęp. Chęć zrobienia kariery różnymi sposobami. Wszelkimi sposobami. I teraz knowania to są na przykład takie rzeczy, że nie mówi się komuś wprost, co się do tej osoby ma, ale wychodzi się na przykład z kościoła i zaczyna się mówić do kogoś innego na temat tej osoby. Albo na przykład, zamiast powiedzieć komuś, zadzwonić i porozmawiać, to ktoś pisze na przykład SMS. Albo pisze maila. I to jest właśnie grzech. To są knowania, to jest uczynek ciała. Tak robi diabeł, to nie robi tak Bóg. Bóg, jeżeli ma coś on do ciebie dzwoni i z tobą rozmawia. Nie mówi o tobie dookoła innym ludziom. Nie pisze do ciebie maili i nie wysyła SMS. Dlatego jeżeli w twoim życiu są knowania, pamiętaj, przez to w twoim życiu przychodzą demony do twojego i po prostu działają w twoim życiu. Następna rzecz. To są właśnie. Właśnie znaczy bunt. A bunt to jest silna, bezwzględna postawa zaporowa. Takie jest znaczenie buntu. Bunt. Bunt i właśnie. Właśnie to jest bunt i takie znaczenie. To jest silna, bezwzględna postawa zaporowa, że ktoś się upiera i upiera się do końca. I bunt jest diabła, on jest buntownikiem i jest jego natury. Dlatego mówię wam, to co mówię, uczynki ciała, uczynki sarki, sarka to jest ten duch tego świata ciemności. Te uczynki wszystkie są bardzo, bardzo złe. One są, przychodzą jako pokuszenie do naszego życia. Jeżeli my posłuchamy, to za tymi uczynkami przychodzą demony do naszego życia. Następnym uczynkiem ciała jest odszczepieństwo. A odszczepieństwo to jest rozłam na podstawie egoistycznego, egocentrycznego myślenia. Ktoś jest ego i on powoduje rozłamy. Jest egoistą, myśli tylko o sobie. I on się już nie zgadza, on powoduje rozłamy. To jest natury szatana. I to jest grzech. Tu nie chodzi na przykład w tym o podziały takie, że jak mówi apostoł Paweł, że podziały będą wśród was, bo i tak musi wyjść, kto chodzi w duchu, a kto chodzi w ciele. Tu nie chodzi o takie podziały. Tu chodzi o podziały przez egocentryzm człowieka. To jest egocentryzm, tak, szatan ma taki egocentryzm w sobie. To jest jego natura. Zabójstwa. Zabójstwa, co to jest? Definicja. Niszczenie, gubienie, pustoszenie, gwałcenie, demoralizacja i psucie i tym podobne. Czyli to jest zabijanie różnymi sposobami na różnych odcinkach. Na przykład ktoś chce być misjonarzem, opowiada o tym, a druga osoba wierząca przychodzi do niego i mówi, ty nie nadajesz się. I ta osoba mogła zabić wizję tego kogoś, kto wizję, którą ta osoba miała od Pana, czy sen, jaką miała od Pana. Wizję, którą Pan mu pokazał, co w jego życiu będzie. To jest właśnie zabójstwo. Zabójstwo to jest zabijanie różnymi sposobami na różnych odcinkach. Następna rzecz, pijaństwo. I to jest ciekawe, bo pijaństwo w greckim języku to jest uczynek ciała, jest po grecku, jest to metę. A metę to jest grecka bogini imprez. Tu nie chodzi o pijaństwo. Chodzi o imprezowanie. I teraz. Wszelkie imprezy wchodzą w grę. Nasze ciało chce balować i potrzebujemy coś z tym zrobić. Nasze ciało mówi nam, wyluzuj. Nic się nie dzieje. Możesz iść za tym. Bał. Ale słuchajcie, boginie, bóstwa, które kiedyś Grecy wierzyli, to były albo upadłe anioły, albo demony. I oni to czcili.
Bogowie Olimpu to wszystko były demony. Prawie wszystko upadli aniołowie. Upadli aniołowie i demony. Następna rzecz to, co zrobić teraz z pijaństwem i z balowaniem? Potrzebujesz przejąć władzę nad tym i nakazać temu, wziąć decyzję i robić to, co potrzebujesz robić, co mówi Słowo Boże. Potrzebujesz ujarzmić i umartwić swoje ciało, tak jak mówi apostoł Paweł. Mówi, że ja ujarzmiam i umartwiam co? To, co na mnie przychodzi z natury szatana, żeby mnie zniewolić. Mówi, że ja się nie dam niczemu zniewolić. Mówi, że pokarm jest dla brzucha, brzuch dla pokarmów, ale Bóg znieweczy jedno i drugie, bo ani brzucha nie będzie, ani pokarmów takich, jakie jemy tutaj, tam w niebie. Może będą podobne, nie wiem, ale apostoł Paweł mówi, że Bóg znieweczy i to, i to. I teraz ujarzmiam moje ciało i umartwiam, abym głosząc Ewangelię nie został sam odrzucony, przez to odrzucony. Odrzucony przez Boga, dlatego, że kto te rzeczy czyni, Królestwo Boże będzie dziedziczy. Dlatego Słowo Boże mówi, że zostaniemy odrzuceni, kiedy takie rzeczy czynimy, poddajemy się. Zobaczcie, Adam i Ewa tylko przez jedno nieposłuszeństwo stracili raj. I my dzisiaj świadomie grzesząc, mówię wam, przez jedno nieposłuszeństwo tracimy niebo. Dlatego, że daliśmy prawo diabłu. Jeżeli wyznamy ten grzech, powiemy, Ojcze, przepraszam, jest ok. Ale kiedy tkwimy w tym, niestety nie jest ok. Zobaczcie, dlaczego Adam i Ewa, wiecie tak, ja bym powiedział tak, my widzimy Boga, jaki jest miłosierny, łaskawy i dobry, ale wiecie co, Bóg jest sprawiedliwością. Jak Adam i Ewa zgrzeszyli, a Bóg powiedział, że jak zerwą z tego drzewa, to zgrzeszą, drzewa poznania dobra i zła, oni zgrzeszyli, oni zerwali i zgrzeszyli. Od razu szatan ich przejął. I my jako wierzący ludzie, kiedy grzeszymy, my potrzebujemy mówić o tym Bogu. My potrzebujemy oczyścić się z tego, wyznać Bogu i krew Jezusa oczyszcza nas od każdego grzechu. Kiedy my wyznajemy nasze grzechy, bo Bóg jest wierny i sprawiedliwy, odpuszcza nam i oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Następna rzecz. To jest obżarstwo. I potem dalej już pisze i tym podobne. I tak, obżarstwo to jest imprezowanie, podobne jak pijaństwo, imprezowanie, życie różnymi formami rozrywki. Czyli balowanie. To tak jakby razem się łączy, nie? Bo tam, gdzie pijaństwo, to i obżarstwo najczęściej jest. I teraz jest takie coś. W tym obżarstwie są jeszcze inne rzeczy, że to nie chodzi tylko o pokarm. Nie chodzi. Chodzi też o to, że w tym przypadku ludzie robią sobie przeróżne hobby. To jest takie balowanie w świecie duchowym, nie? Robią sobie, tworzą przeróżne hobby, ale one nie są z Ducha Świętego. To nie przyprowadza ich do Pana. Można powiedzieć, że ktoś na przykład sobie ogląda bajki. Albo gra w gierkę. Na Facebooku siedzi babka i gra na przykład w gierkę, ile rybek złapie dzisiaj wieczorem i czy pobije rekord. A zapomniała, że się nie modliła i nie czytała słowa. I ona się obżera tymi gierkami, rozumiecie? Nie wiem, czy tak jest, ale tak myślę. I teraz tak, nasze ciała pod wpływem tej diabelskiej natury, pod wpływem sarki, nasze ciała pod wpływem sarki mają taką mentalność głupią w sobie, że a grzeszę, ja będę chlał i niech będzie co będzie ze mną. Czyli mają taką mentalność samozatracenia siebie. Słuchajcie, nasze ciała, nasze ludzkie, taki duszewny człowiek ma w sobie to, że on mówi, a niech będzie co będzie. I to jest takie coś jak samostracenie. To, co nas przekonuje, duch tego świata ciemności, nie? On nas kusi do czegoś, żebyśmy nie dbali na przykład o swoje ciało, nie dbali o swoją duszę. I dlatego ludzie mówią, uczynki ciała? Co? Uczynki ciała, nie? Bóg wybacza, nie? No tak, ale tu mówi Słowo Boże, że jeżeli to czynisz,
Otwierasz drzwi demonom, a potrzebujesz zamknąć drzwi dla nich. Jeżeli zamkniesz drzwi dla tych rzeczy użytków ciała, one są jawne. Słowo Boże mówi, że one są bardzo jawne. One są tak jawne, że Bóg tutaj je, apostoł Paweł je tu opisał przez Ducha Świętego. Jawne są uczynki ciała. Jawne. Jawne. Wiecie, wszeteczeństwo jest pierwszym uczynkiem, że chęć podobania się innym, a nie jednemu. Wiecie co, jeżeli ja bym tutaj stał i chciał podobać się wszystkim internautom, a nie podobać się Jezusowi, bym mówił to, co ludzie chcą słyszeć, o wiesz Grzegorz, jak mówisz to, żebyś nikogo nie uraził. Ja nie urażam nikogo, ale ja mam mówić prawdę. Miłość zawsze mówi prawdę. I teraz, komu podobamy się? Podobamy się Jezusowi, czy podobamy się wszystkim innym i Jezusowi? Ludzie nie rozumieją tego, że my wybieramy. Ja słyszałem taką rzecz kiedyś, kiedy było uwolnianie pewnej kobiety od złego ducha, te duchy mówiły. Bo im pozwolono. Bo Jezus mówił, zabraniał duchom mówić, ale one mówią. I akurat mówią prawdę. Pod namaszczeniem Boga. I ta kobieta, znaczy ten duch z tej kobiety mówił tak, że on, już nie pamiętam jaki to był duch, co on robił w jej życiu, ale mówił tak, że podsuwał dla tej kobiety ducha złości. Jak ona przyjmowała ducha złości, to Boży Duch odchodził od niej. I wtedy diabeł miał do niej prawo. Wtedy ją przejmował. Czyli kluczem, żeby wszedł jakiś inny duch, którego diabeł zaplanował dać tej osobie, było to, że dawał jej złość po prostu i już Duch Boży odsuwał się. Słuchajcie, jest taka rzecz, że jeżeli my wybieramy uczynki ciała, wybieramy iść za duchem tego świata, niestety Duch Święty odchodzi od naszego życia. Tak naprawdę w tym uczynku ciała we wszeteczeństwie kryją się te wszystkie inne. Wszystkie inne uczynki ciała. Dlatego, że jeżeli my wybieramy nie być z Jezusem, jeżeli my wybieramy podobać się Jemu z całego serca, to wszystko inne przychodzi. Następną rzeczą, którą chciałem poruszyć, to jest Księga Wyjścia. Tu odnośnie uczynków ciała to by było tyle. O owocach Ducha powiemy innym razem. Księga Wyjścia to jest Druga Mojżeszowa. I tam mamy coś takiego napisane. A więc mamy tak. 34 rozdział i od wersetu 11. I tam pisze tak. Przestrzegaj tego, co ja dzisiaj nakazuję Tobie. Oto ja wypędzę przed Tobą Amorejczyka, Kananejczyka, Chetejczyka, Brezyjczyka, Chiwijczyka i Jebuzyjczyka, czyli takie narody. Wystrzegaj się, byś nie zawierał przymierza z mieszkańcami ziemi, do której idziesz. By się nie stali dla Ciebie pułapką. Przeciwnie. Bóg mówi tak, zbóżcie ich ołtarze, potłuczcie ich pomniki i wytnijcie ich święte drzewa. Gdyż nie będziesz się kłaniał innym Bogom. Albowiem Pan, którego imię jest w polskiej Biblii pisze zazdrosny, ale w hebrajskim to słowo znaczy oddany. Oddany. Całkowicie oddany. Pan, którego imię jest oddany, jest Bogiem oddanym człowiekowi całkowicie. Bogiem oddanym swojemu stworzeniu, oddanym temu, co czyni. Teraz 15 werset mówi tak. Nie zawieraj też przymierza z mieszkańcami tej ziemi, gdyż oni nierządem chwalą bogów swoich.
Czyli co tu mamy? Przeteczeństwo. Składają rzeźne ofiary Bogom swoim i mogą Cię zaprosić, a Ty mógłbyś jeść z rzeźnej ofiary ich. I brać spośród ich córek żony dla swoich, dla synów Twoich, a Ty ich nierządem będą chwalić Bogów swoich i doprowadzić synów Twoich do nierządnego chwalenia ich Bogów. Czyli co tutaj mówi? Że jeżeli połączysz się z ludźmi, którzy są przetecznikami, to sprawi to, że zaczniesz czynić to samo, co czynią oni. I teraz na dowód tego możemy pójść do Psalmu 1. Psalm 1, ja tylko chcę powiedzieć, że tego jest bardzo, bardzo dużo w całej Biblii odnośnie tego wszeteczeństwa. Zobaczcie, że kiedy apostołowie decydowali, co mają dać poganom, jakie prawa, co poganie mają przestrzegać, powstał spór między żydowskimi nawróconymi, a poganami, którzy przyszli, nawrócili się do Jezusa z pogan, i powstał tam taki spór. I Żydzi nakazywali im przestrzegać zakon. I apostołowie pewnego dnia zebrali się i ustanowili z Duchem Świętym prawo. I pierwszym punktem tego prawa było, aby pogani nawróceni, wierzący nawróceni z pogan, wstrzymywali się od przeteczeństwa. To był pierwszy punkt. Następnym punktem było od spożywania krwi, od spożywania rzeczy zadławionych i od pamiętam teraz. Ale tak. Przechodzimy w Psalm 1 i tam pisze tak. Pierwszy werset. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Zobaczcie, tutaj Boże Słowo mówi, że jesteś szczęśliwy, inaczej mówiąc błogosławiony. W angielskim języku, w oryginalnym języku greckim podejrzewam, że tam jest też użyte słowo błogosławiony. Błogosławiony mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Zobaczcie, bezbożna rada to jest rada bez Bożego Słowa. Bez Boga po prostu. Ani nie stoi na drodze grzeszników. Zobaczcie, ta osoba, pierwsza rzecz jest rada bezbożnego kogoś, druga rzecz jest, że ktoś stoi na drodze tej, którym grzesznicy idą. Czyli co? Na szerokiej drodze, która wiedzie do zwrócenia. Dlatego, że Jezus tłumaczył nam, że wąska droga prowadzi do żywota, a szeroka na zatracenie. I tutaj mówi, że ani nie stoi na drodze grzeszników, czyli na szerokiej drodze. Tą szeroką drogą można porównać do uczynków ciała, o których czytaliśmy. Dalej pisze, ani nie zasiada w gronie szyderców. Czyli zobaczcie, na początku idzie za radą, potem stoi na drodze, a potem już siedzi z tymi ludźmi. I tak dokładnie to wygląda. I pisze, że to błogosławiony jest ten, który tego nie czyni. Jako wierząca osoba. Błogosławiony jest ten, który tego nie czyni. Dalej mówi w drugim wersecie. Lecz ma upodobanie w czym? W zakonie Pana. Pisze w zakonie, ale tam jest użyte słowo w starym, w hebrajskim języku jest użyte słowo nauce Ojca. Zakon. To jest nauka, którą Ojciec dał dla mnie. I tu by było powiedziane tak, lecz ma upodobanie w nauce Ojca Jahwe. I zakon Jego rozważa dniem i nocą. Rozważa dniem i nocą, ale tu jest pokazane, że On go rozważa, żeby go przestrzegać. Żeby go wypełnić. Następna rzecz mówi, będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Strumienie wód to są strumienie Ducha Bożego. Wydający swój owoc w właściwym czasie, owoc to jest owoc także Ducha Bożego, o którym przeczytamy za chwilę. Którego liść nie więdnie, a wszystko co uczyni, powiedzie mu się.
Tak jak powiedziałem, błogosławieństwo Boże ubogaca nas, a własny wysiłek nic do tego nie dodaje. Dokładnie to jest opisane. I teraz z tego miejsca idziemy do... z powrotem do listu do Galacjan. Tam, gdzie są uczynki, owoce ducha. I tam jest napisane tak. Tu jeszcze jest wiele wersetów na ten temat odnośnie tego przeteczeństwa, odstępstwa i tak dalej, ale ja chciałbym powiedzieć, podkreślić jeszcze raz, że ciało w języku polskim nie oddaje tego, co oddaje grecki język albo język angielski. U nas ciało, które jest i leży w trumnie, jest tak samo nazwane jak to ciało, które jest naturą szatana. A w greckim języku, tak jak czytałem i mówiłem, sarka, to jest właśnie to coś. Szczerze zęby, gryzienie, mielenie, jakiś tam krwawy kawał mięsa. I teraz taką naturę właśnie ma diabeł. On po prostu dobra się w tych rzeczach. Ale przeczytam teraz o owocach ducha są. Owocem ducha są, a tam pisze w psalmie, co czytaliśmy, że ta osoba będzie jak drzewo zasadzone, które wydaje swój owoc ducha we właściwym czasie. I to są tak, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. I przeciwko takim nie ma zakonu. Zobaczcie, że tamta osoba w tym psalmie, ona rozważała zakon Pana dniem i nocą, ażeby z tego rozważania dostać mądrość. Mądrością natomiast jest Jezus. Zobaczcie, w przypowieściach mówi, że kiedy przywołasz rozsądek, roztropność, rozwagę, wtedy mądrość wejdzie do tego serca. I dalej tam pisze o mądrości, że mądrość była przed założeniem świata. Bo mądrością jest Jezus. I teraz przeciwko takim nie ma. Te wszystkie owoce ducha są. Zobaczcie, że ta osoba tam w psalmach, ona rozważa zakon Pana i wchodzi pod wpływ Ducha Bożego tak, że ona staje się ponad tymi wszystkimi owocami. Ona staje się ponad, przepraszam, nie owocami, ale ona staje się ponad zakonem, ponad tą nauką Ojca. Zobaczcie, przykazania Boże, nauka Boża, przykazania, które dał nam Jezus, one prowadzą nas do Jezusa. One nie są celem samym w sobie. Przykazania Boże prowadzą nas do Jezusa, abyśmy dalej, przychodząc do Jezusa, może tak powiem, przykazania sprawiają to, że Bóg przychodzi do nas, że objawia nam siebie i sprawia, że Jego Boże owoce powstają w naszym życiu. Przykazania sprawiają to, że Jezus przychodzi do nas. Zobaczcie, co jest powiedział. Kto mnie miłuje, przykazań moich przestrzegać będzie i umiłuje go Ojciec mój i do niego przyjdziemy i jego zamieszkamy. Zobaczcie, przykazania są kluczem do tego, aby Jezus do nas przyszedł i wtedy, kiedy Jezus przyjdzie, my jesteśmy ponad tymi przykazaniami, bo On jest o wiele większy i o wiele wyższy niż przykazania. Dlatego tutaj mówi, że kto ma takie owoce, on wypełnił zakon. On jest ponad przykazaniami. To by było na tyle. Ojcze, dziękujemy za Twoje słowo, dziękujemy za Twoją łaskę, dziękujemy, że Ty jesteś tym, który pomaga nam ukrzyżować starego człowieka, zebrać siebie, ukrzyżować uczynki ciała, nie pozwolić im żyć w naszym życiu, nie pozwolić im, aby one weszły do naszej duszy, aby one miały miejsce w naszej duszy. Ojcze, dziękujemy Tobie. Modlę się o każdego, kto słucha, o każdego, kto pragnie, abyś umocnił go swoim duchem i aby mógł ukrzyżować te uczynki ciała razem z Twoim duchem, Ojcze. Dziękuję, że Ty pragniesz oczyścić swoje dzieci,
że Ty krwią Jezusa obmywasz nas. Dziękujemy Tobie, że one, te grzeszne uczynki, zostały tam na Golgocie ukrzyżowane. One nie mają prawa życia w naszym życiu, jedynie kiedy my dajemy im dostęp. Dlatego, że diabeł jest pokonany, ale on jeszcze jest, aby dręczyć i kusić, Ojcze. Błogosławimy Twoje święte imię. Dziękujemy, że on będzie z tej ziemi całkowicie zdjęty i będzie przeznaczony do jeziora i tam będzie wierze ognistym, płonącym ogniem i siarką na wieki. Ojcze, błogosławimy Twoje cudowne imię. Dziękujemy Ci za wszystko.